Cześć, witam Was na moim kanale i tak jak mówiłem w poprzednim filmie, osobno omówię wszystkich nowych czempionów, którzy pojawią się w nowym patchu 6.2.0, który będzie aktywny od tego czwartku. Na ekranie teraz widzicie Morrigan, to jest nasza nowa fuzja. Nią się nie będę zajmował, tą panią już omawiałem dokładnie w ubiegłym tygodniu, a tutaj zajmiemy się tylko tymi nowymi czempionami. Także to jest Morrigan. I pierwszy czempion z nowej frakcji to jest Aelil, Legenda Void Attack i mamy tutaj nową frakcję. Na jeden atakuje jednego przeciwnika, kradnie wszystkie buffy przy pierwszym ataku i tego efektu nie można rezystować, także nie potrzebuje do tego accuracy. Później każde kolejne uderzenie nie kradnie już buffów, ale zamiast tego zwiększa obrażenia o 10% za każdy buff na celu. Czyli potencjalnie naprawdę fajnie to może, bardzo fajnie to może uderzać. A dwa, atakuje jednego przeciwnika, ignoruje Strengthen, Stone Skin, pierwszy champion, który coś takiego robi, Increase Defense i Ally Protection. Tu mi tylko jednego brakuje, Shield, że powinien jeszcze ignorować Shield. Jeżeli kogoś zabije, w pełni się leczy i umieszcza na sobie Stone Skin na jedną turę, także pierwszy raz mamy kogoś, kto ignoruje Stone Skin i jeszcze potrafi wrzucić na siebie Stone Skin poza setem o tej samej nazwie. Cooldown to są 3 tury po wyksiążkowaniu. Już widziałem pierwsze testy tego czempiona i ten skill nie uderza tak mocno, jakby to była potrzeba. I problem właśnie przez to, że nie ignoruje shieldu, no, wydawałoby się, że jest świetną kontrą na Nekretha, ale shield, który Nekreth przy okazji wrzuca, sprawia, że nie jest to tak dobre, jakby się wydawało. No, ale idziemy dalej, na A3. Atakuje wszystkich. Przed atakiem usuwa Increase Defense i zastępuje to Decrease Defense. Usuwa Strengthen i zastępuje to dużym Weaken. To robi na 2 tury. Umieszcza Block Buffs na 1 turę, jeżeli przeciwnik przed atakiem nie miał ani Increase Defense, ani Strengthen. I co ważne, tego usunięcia i wrzucenia buffu nie można rezystować, także ponownie ten champion nie potrzebuje w ogóle accuracy ani na A1, ani na A3. Można pójść w obrażenia. No, chociaż w obecnej mecie ten champion będzie bardzo podatny na polimorf. Biorąc pod uwagę, że on nie potrzebuje accuracy, więc będzie często wrzucał te buffy, no więc będzie na polimorf mocno narażony. Zwróćcie też uwagę, że można to blokować przy pomocy, znaczy wrzucanie tych buffów, debuffów przy pomocy block debuffs. Tutaj na to nic nie poradzi. No i na koniec mam jeszcze bardzo fajny pasyw jak dla nukera. Zwiększa swój HP o 2000 i defense o 100 za każdy 1000 punktów ataku, które ma. Napełnia turmiter o 10% za każdy otrzymany buff. Także będzie się bardzo szybko ruszał, bardzo dochodził do swoich kolejnych tur. No i tutaj mamy sposób, żeby on przeżył na polu walki, ponieważ powiedzmy damy mu 5-6 tysięcy punktów ataku, już mamy 10-12 tysięcy punktów HP i 500-600 defensu, także to bardzo poprawi jego przeżywalność. Na koniec jest aura, zwiększa crit rate we wszystkich miejscach o 25%, także Aelil, bardzo fajnie wyglądający champion. Idziemy dalej. Drugi champion to jest Elva Autumnborn, Legenda Magic Support i ponownie Sylvan Watchers. A1 atakuje jednego przeciwnika, umieszcza duży Continuous Heal na 2 tury na czempionie z najniższym HP. No okej, okay. Bez szału to A1. A2, mamy 100% szans na usunięcie wszystkich debuffów z przeciwników, umieszcza block debuffs i duży increase speed na wszystkich naszych czempionach na 2 tury. 3 tury cooldownu i to już jest bardzo dobry ruch. Pełne usunięcie debuffów i bardzo fajne buffy na naszych czempionów przy fajnym cooldownie, to jest naprawdę mocny ruch. A3 wskrzesza jednego czempiona, daje mu 40% HP i połowę turmiter, potem umieszcza duży increase defense i increase attack
nad tym czempionie na dwie tury. Ten czempion mi trochę przypomina Sify, no może poza A1, ale tutaj dwa buffy, które też Sify wrzuca. No tutaj mamy dodatkowo mamy usuwanie debuffów, no i podobny revive też wskrzesza i daje dwa buffy, które pomogą nukerom. Czy to jest nuker, którego obrażenia opierają się na ataku albo na defensywie, to tutaj pomoże. Tylko ma cooldowny fajniejsze od Sify. No i na koniec mamy jeszcze pasyw. Leczy, i znowu początek jak u Sify. Leczy każdego czempiona o 10% ich max HP na początku ich tury. Umieszcza Perfect Veil na jedną turę na czempionie z najniższym HP na końcu swojej tury. Okej, fajnie, czyli czempiona z najniższym HP będzie mocno tutaj boostować, bo będzie wrzucać i Continuous Heal, i tutaj jeszcze Perfect Veil do tego. I na koniec jeszcze mamy bardzo fajną aurę, zwiększa speed we wszystkich miejscach o 19%. No jest to naprawdę bardzo solidny champion, podoba mi się. Naprawdę bardzo, bardzo fajna legenda. Idziemy dalej. Green Warden Ruark, legenda Force Defense i ponownie Sylvan Watchers. A1 atakuje jednego przeciwnika, transferuje wszystkie debuffy z tego czempiona na cel, leczy o 5% swojego max HP za każdy przetransferowany debuff. Czyli ten początek to jest taki jak u Lissandry, a to potrafi być bardzo irytujące na arenie. Ale dodatkowo jeszcze będzie się leczyć. A2 atakuje wszystkich. Po wyksiążkowaniu mamy 100% szans na umieszczenie dużego decrease attack na dwie tury. Dodatkowo kradnie wszystkie continuous heals każdego przeciwnika i tego, no podejrzewam, że tej drugiej części nie można rezystować. Ile mamy? 3 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. No okej, okay, atak na wszystkie, decrease attack. No i ta kradzież, tylko continuous heal, dosyć sytuacyjne. No, może być fajną kontrą, ciekawą kontrą na Withyr albo na Bedela. A3. O, mamy tutaj pierwszego czempiona z nowym buffem, Taunt. Umieszcza Taunt, Increase Defense i Strengthen na nim na dwie tury. 3-4 tury cooldownu. Przypominam, dla tych, którzy jeszcze nie widzieli mojego poprzedniego filmu, Taunt działa bardzo podobnie jak Provoke. Ściąga, zmusza przeciwników do atakowania czempiona, który ma na sobie Taunt, z tym, że przeciwnicy mogą używać wszystkich swoich aktywnych skillów. Fajnie, bo on będzie ściągał ataki na siebie, a jednocześnie bardzo mocno się wzmacnia dwoma dobrymi buffami. No i mamy jeszcze tutaj pasyw. Kiedy jeden z naszych czempionów straci 10% albo więcej max HP w jednym uderzeniu, umieszcza shield na tym czempionie na dwie tury w wysokości 10% ich max HP. No, ich max HP, więc ten shield będzie troszkę mniejszy. Tutaj mamy jedną turę cooldownu możemy do zera tur to skrócić. I na koniec mamy bardzo fajną aurę, zwiększa defense we wszystkich miejscach o 30%. No i to też naprawdę solidny champion i ciekawe jak ten ton będzie tutaj działać. Chętnie sprawdzę w walce. Idziemy dalej. I kolejna legenda, King Galkobar, Magic Support, kolejny support. Póki co mało nukerów, było tylko jeden Void. A1 atakuje jednego przeciwnika, umieszcza shield na dwie tury na czempionie z najniższym HP i wartość tego shieldu jest w wysokości 15% max HP czempiona, na którego wrzuca. Ok, przyzwoite A1, A2 atakuje wszystkich. Po wyksiążkowaniu 100% szans na usunięcie wszystkich buffów. Drugi champion w tej frakcji, który usuwa buffy. Umieszcza poison na dwie tury, na każdym przeciwniku, z którego usunięto buffy. Szkoda, że nie wrzuca poisonu za każdy usunięty buff. A nie, przepraszam, jest tak, źle przeczytałem. Na każdym przeciwniku za każdy usunięty buff. No, czyli może tutaj sporo tych poisonów nawrzucać.
Dodatkowo mamy 100% szans na umieszczenie block buffs na wszystkich przeciwników. To bardzo fajne może być na hydrze, bo atakuje wszystkich, usunie wszystkie buffy, wrzuci block buffs. Poizony oczywiście na samej hydrze są dużo, dużo mniej skuteczne i nie na wszystkie głowy można wrzucić, ale samo usunięcie i zastąpienie tego block buffs jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. 3 tury cooldownu do tego, no to może być bardzo ciekawy ruch. A 3 usuwa wszystkie debuffy z wszystkich naszych czempionów. Umieszcza Continuous Heal na jedną turę na wszystkich, którym usunięto jakiś... Przepraszam, na jedną turę znowu. Za każdy debuff usunięty, no to naprawdę może bardzo fajnie leczyć. Bardzo podoba mi się ten skill, ten champion generalnie. Dodatkowo rzuca shield na wszystkich championów na 2 tury. Wartość tego shieldu jest równa 20% max HP tego championa. 3 tury cooldownu też. Ten King Galkobar wygląda na bardzo, bardzo dobrego support, na bardzo dobrego supporta. Shield na 1, usuwanie buffów, poison i block buffs, a tutaj continuous heal, usunięcie debuffów i shield, bardzo fajnie wygląda. I jeszcze mamy tutaj pasyw. Za każdym razem, kiedy przeciwnik pod wpływem poisonu atakuje naszego czempiona, który ma shield, automatycznie aktywuje ten poison na przeciwniku. Dodatkowo aktywuje continuous heal na zaatakowanym. No, naprawdę ten champion bardzo mi się podoba. Szkoda, że on nie jest fuzją obecną. Byłby na pewno dużo, dużo ciekawszy. I jeszcze jedna legenda, ale to już jest legenda z Shadowkin. Michinaki, Magic Defense Shadowkin. Widziałem już tego testy, tego championa naprawdę bardzo, bardzo mocno uderza. I bardzo często uderza. A jeden atakuje jednego przeciwnika. Ma po wyksiążkowaniu 60% szans na wrzucenie HP Burn na 2 tury. Fajny A1 na A2. Atakuje wszystkich przeciwników. I mamy 100% szans na wrzucenie Decrease Defense na 2 tury. Dodatkowo 100% szans na Decrease Attack na 2 tury na przeciwników, którzy mają na sobie Hex. Także Decrease Attack i Decrease Defense. Bardzo dwa fajne buffy. Debuffy, przepraszam. A2. Przepraszam, A3 atakuje wszystkich dwa razy. Pierwsze uderzenie usuwa wszystkie buffy z celów. Drugie uderzenie wrzuca Hex na 2 tury. 3 tury cooldownu. Dobrze to czytam? Pierwsze uderzenie usuwa wszystkie buffy ponownie. I drugie Hex. Bardzo mocny. Bardzo mocny skill. Na koniec jeszcze mamy passive. Za każdym razem, kiedy nasz czempion, nasz towarzysz atakuje przeciwnika, który ma na sobie Hex, ma 50% szans na dołączenie do tego ataku. No i to sprawia, że naprawdę bardzo często może kontratakować, zadawać bardzo duże obrażenia. Ten czempion będzie świetny na hydrze. Połączcie go z Mistralą, a nawet nie trzeba, bo sam potrafi wrzucić Hex do tego HP Burn. Decrease Defense, Decrease Attack, naprawdę świetny champion. I na koniec mamy aurę, zwiększa defense we wszystkich miejscach o 30%. Oj, chciałbym go w piątek trafić z Sharda. No i tu już przechodzimy do pierwszego epika. Cormac the High Pick, Epic Magic Attack. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Po wyksiążkowaniu 50% szans na umieszczenie dużego decrease speed na 2 tury. Przyzwoite A1. A2 ponownie atakuje jednego przeciwnika przed atakiem. Mamy 100% szans na umieszczenie Decrease Defense na celu na 2 tury, 3 tury cooldown. No fajnie, że robi to przed atakiem. Szkoda, że atakuje tylko jednego. A3 umieszcza Increase Accuracy i Increase Crit Rate na sobie na 3 tury. Potem dostaje dodatkową turę, 4 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. Czyli zaczynamy od tego Crit Rate. Increase Accuracy, więc można mu mniejszy crit rate i accuracy wrzucić. Potem przechodzimy do A1.
Nie jestem zachwycony, bo atakuje tylko i wyłącznie jednego przeciwnika. Buffuje też tylko siebie. Nie jestem zachwycony akurat tym czempionem. I jeszcze mamy aurę, zwiększa atak we wszystkich miejscach o 20%. No tutaj dużo zależy od tego jeszcze, jak on mocno uderza. Ale generalnie mnie nie porywa. Idziemy dalej. Duedan the Runic, Epic Force HP. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Mamy 50% szans, po wyksiążkowaniu 60% na usunięcie jednego losowego debuffu z celu. No okej, okay, taki sobie A1. A2 atakuje wszystkich, umieszcza shield na wszystkich naszych czempionach na dwie tury w wysokości 15% jego max HP. Czempion HP, więc powinien mieć dosyć wysoki HP. I zwiększa czas trwania wszystkich buffów na naszych czempionach o jedną turę. 4 tury cooldownu. Długi ten cooldown niestety. Ale generalnie skill wygląda dosyć ciekawie. I tutaj mamy A3. Umieszcza taunt na tym czempionie na jedną turę, także drugi czempion z tauntem. Dodatkowo wrzuca 25% strengthen i kontratak na siebie na dwie tury. 3 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. Ok, w połączeniu z tym tauntem kontratak i strengthen może to być ciekawe. Chociaż to jest champion HP, więc podejrzewam, że nie będzie za mocno uderzać. I zwiększa defense we wszystkich miejscach o 20%. Idziemy dalej. Lady Annabelle. I to jest champion Spirit w Banner Lordsach. Na A1 atakuje jednego przeciwnika 2 razy. Każde uderzenie leczy tego czempiona o 3% max HP. Takie sobie A1, A2. Atakuje wszystkich. Po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie licza na dwie tury i 100% szans na duży decrease speed. Jeżeli cele mają mniej niż 50% turn meter, bardzo sytuacyjne ten decrease speed, ale licz na AOE jest dosyć ciekawy. No i tutaj mamy A3, tutaj się dużo dzieje. Wymienia HP z celem. Jeżeli HP tego czempiona jest równe lub wyższe HP celu, po wymianie umieszcza Revive on Death na jednym z naszych czempionów na dwie tury. Jeżeli HP jest niższe niż HP celu, po wymianie umieszcza Revive on Death na sobie na dwie tury. Dodatkowo umieszcza 30% increase speed na wszystkich naszych czempionach na dwie tury. 4 tury cooldownu. Czyli wymienia się HP i Revive on Death albo na którymś z naszych czempionów innym niż ona, albo na sobie. Nie jestem przekonany generalnie co do tego czempiona póki co. Jeszcze mam passive. Leczy tego czempiona o 50% max HP, kiedy nasz towarzysz albo przeciwnik umiera. I ten passive jest już dosyć ciekawy, ponieważ potencjalnie ten czempion może soulować Bomara. Jeżeli za każdym razem, kiedy przeciwnik ginie, czyli jak bomby będą wybuchać, to ona leczy się o 50%. Coś podobnego jak ma Burangiri. Dodatkowo leczy się z A1, wrzuci leech. No oczywiście nie wymieni się HP z bossem. Także no to A3 to można wyrzucić generalnie na Bomalu, ale potencjalnie dać jej poison set, czy toxic, i może solować Bomala. Ciekawe, czy na najwyższym poziomie też, czy jak Burangiri do 50 poziomu. To sprawia, nie byłem przekonany do tego pasywu. Pasyw zmienia naprawdę dużo. Może ją trafię i uda się ją przetestować. Idziemy dalej. I to jest kolejny epic. Mistrider Daithi. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Mamy 60% szans na usunięcie losowego buffu z celu. Dodatkowo 10% 20% po wyksiążkowaniu szans na
na to, że dostanie dodatkową turę. Okej. Przyzwoite A1. Ta dodatkowa tura tutaj ratuje sytuację. Na A2 atakuje wszystkich. 100% szans na umieszczenie Decrease Defense na dwie tury. Dostaje dodatkową turę. Jeżeli na wszystkich wrzuci. Szkoda, że jest Force. To utrudni sprawę, gdyby to był Void. To byłoby dużo łatwiej, ale generalnie fajne A2. I mamy A3, tutaj ile? 3-4 tury cooldownu. 4 tury na A3. I co my tutaj robimy? Umieszcza Increase Attack i Increase Accuracy tylko na sobie na 3 tury i dostaje dodatkową turę. Szkoda, że jest taki samolubny i tylko na siebie te buffy wrzuca. Byłby dużo ciekawszy, gdyby robił to na wszystkich. Na koniec aura zwiększa Accuracy we wszystkich miejscach o 40 punktów. No, przyzwoity epic. Bez szału, przyzwoity jest. I kolejny. Missiliak Priest Orn Epic Spirit HP. Już widziałem, ten epic potrafi naprawdę dużo. Potrafi solować smoka na smoka. I na A1 atakuje jednego przeciwnika dwa razy. I mamy tutaj 40% szans na wrzucenie poisona na dwie tury, czyli potencjalnie dwa poisony wchodzą. A2 atakuje jednego przeciwnika dwa razy. 100% szans na aktywowanie tych poisonów. I mamy 3 tury cooldownu. Fajne połączenie z A1. A3 atakuje wszystkich. Mamy 100% szans na umieszczenie dwóch poisonów. I poison sensitivity na dwie tury. Leczy tego czempiona o 5% jego max HP za każdy poison umieszczony przez tego czempiona. I to widziałem, jest naprawdę fajnym healem. 3 tury cooldownu. Tego poison sensitivity. Na clan bossie też jak najbardziej będzie się przydawał. Wrzuca dużo poisonów, aktywuje te poisony. I jeszcze mamy pasyw. Za każdym razem, kiedy poison jest aktywowany na przeciwniku, zwiększa jego HP i defense o 5%. I tak o 25% może zwiększyć. Resetuje się co rundę, czyli jak przejdziemy z fali na falę, to mamy reset. To jest naprawdę fajny epic. Leczy się, dużo poisonów, aktywuje poisony, zwiększa swoje staty. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I przechodzimy, kolejny epic, Ruella. Spirit Attack Sylvan Watchers. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, każde krytyczne uderzenie ma 100% szans na kradzież 5% turn meter. To jest bardzo fajny A1. Trzy uderzenia, oczywiście dajemy jej 100% crit rate i kradnie za każdym razem 15% turn meter. Bardzo fajne A1. A2 ponownie uderza 3 razy jednego przeciwnika. Ile tu mamy szans? 70% szans na umieszczenie Decrease Defense, Weaken i Decrease Speed na dwie tury. 4 tury cooldownu. Nie jest to 100% szans, ale przez to, że 3 razy atakuje i 3 razy ma szansę na wrzucenie każdego z tych debuffów, bardzo mocny ruch, bardzo mocny ruch. A, i tutaj widziałem już jej testy, a jeden bardzo mocno też uderza, widziałem po 100 tysięcy czy ponad 100 tysięcy to A1 potrafiło uderzyć, oczywiście przy dobrze zbudowanym czempionie. I mamy A3, napełnia turmiter wszystkich czempionów o 20% i umieszcza Increase Crit Rate na wszystkich na dwie tury. 3 tury cooldownu. Zwiększa Accuracy o 40 punktów w dungeonach. To jest... No przede wszystkim co przychodzi do głowy to Fire Knight. 3 uderzenia na A1, 3 uderzenia na A2. Kradnie turmiter, zwiększa turmiter naszych. I 3 bardzo ważne debuffy na Fire Knight'cie, ale generalnie na każdym bossie. Znaczy może poza Decrease Speed, no nie na wszystkich możemy to wrzucić. Ale to też wygląda na bardzo dobrego epika i bardzo mocno jeszcze uderza. Fajny champion też. Przechodzimy dalej, kolejny epik. Dużo tych epików dorzucili. White Dryad Nia. Tym razem to jest Void Defense.
A1 atakuje wszystkich i mamy ile? 50% szans na decrease speed na dwie tury. I to już jest bardzo fajne. A1. Atak na wszystkich. Decrease speed. A2 usuwa wszystkie debuffy z celu jednego. Potem leczy ten cel o 40% jego max HP. Szkoda, że to jest o jego max HP. Jeżeli celem tego skilla nie jest ona sama, obniża cooldown wszystkich skillów o dwie tury. To jest naprawdę fajny ruch. Mamy usuwanie debuffów, leczenie i jeszcze reset cooldownów o dwie tury. Trzy tury cooldown, jeszcze fajny cooldown. To jest dwa skille, naprawdę mocny, już jest naprawdę mocny epic. A jeszcze mamy A3. Umieszcza Ally Protection na wszystkich poza sobą na dwie tury. Umieszcza mały strength na sobie na dwie tury. Trzy tury cooldownu. No szkoda, że to jest mały strength. No naprawdę nie lubię na epikach jeszcze Void małych wersji buffów. No ale Ally Protection, trzy tury cooldownu. Naprawdę bardzo dobry epic. Jeszcze A3 passive. Za każdym razem, kiedy ten champion jest wyleczony, leczy wszystkich czempionów poza sobą o 20% tego healu. Bardzo fajny passive do tego. No naprawdę bardzo, bardzo mocny epic. No postarali się. Większość tych czempionów jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo solidna. Idziemy dalej. I tu już mamy jedną rarkę tylko. Pathfinder Kite. Rarka. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Mamy 15% szans na wrzucenie block buffs na dwie tury. Do ilu? 35% szans możemy te szanse wrzucić. Jak na rarkę całkiem przyzwoite. A1. Na A2 atakuje wszystkich. 50% szans na zwiększenie cooldownu losowego skillu na każdym celu o dwie tury. No, to powiem, że to jest całkiem dobra rarka. I na koniec mamy passive. Tutaj jeszcze 3 tury cooldownu passive. Umieszcza Perfect Veil na tym czempionie na jedną turę, kiedy kogoś zabije. Też dodatkowo fajny passive. No i skoro mamy klasyczną fuzję i tylko jedna rarka, to podejrzewam, że do każdego epika będą 4 te rarki. I to całkiem dobre rarki. Powiem wam, że całkiem ciekawie wygląda. No i teraz pytanie, który epic będzie do fuzji? A może będą 4 różne epiki? Bo mamy dużo nowych epików, więc powiem wam, że mogą być 4 różne. I zazwyczaj to są też epiki o różnych affinity. Tutaj to jest epic, tu jest ten, jest Magic. No najbardziej bym chciał, żeby to był tak. Lady Annabelle, ze względu na ten passive, chętnie bym miał, chociaż potem no, przy założeniu, że druga kopia jest, no to Lady Annabelle, gdyby była, ten był, to jest ten, który atakuje, nie. To jest ten całkiem przyzwoity, ale okej. Okay. Ornn, gdyby jeszcze był, Ruella i Nia. Ta czwórka byłaby, myślę, najlepsza tutaj. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie, czy będziemy mieć jednego epika, czy 4 różnych i kogo byście widzieli w czasie fuzji, bo tutaj, no, w tych niektórych epikach to podejrzewam, że ludzie by mogli iść po epika zamiast po legendę. No okej. Okay. To tyle. Napiszcie, którzy czempioni wam się najbardziej podobają. Generalnie myślę, że ta nowa frakcja startuje z wysokiego C. Mamy tutaj kilku naprawdę bardzo fajnych czempionów. No i ten nowy Shadowkin też wygląda bardzo dobrze. Ja już się żegnam. Mówi do was Samael. Cześć.